Weg durch die Punkte. Dafür sind Freunde da. Dafür sind Freunde da. Und wenn wir einmal unten gehen, dann nur mit uns aus. Oder wenn uns ab und an zu sein von Jacobs. Alle für alle und alle für einen, auch bei Regen und Wind. Das Gefühl, dass nichts uns jemals auseinanderbringt. Я есть Капи, так званого редакція на Шлюцьких мушкетерах. Ну і мішля для кожної особи наші привітав. Груня Юнетро всіх вже так познала. І напевно буде дійсно файне і весело. Życzę wam wspaniałe zabawy, miłego i udanego wieczoru i całej nocy. Bawimy się tak długo, jak będziecie chcieli. Czekać jutro, bo niedziela. Jak o czwarte po południu jeszcze sobie będziecie siedzieć, to już głos poległ, chyba też by ciepło. Bo muszę posłuchać. Ja. Ja sobie nie przedstawię. O kurde, jaką gańba. Ty obrz jaki czerwony. Jo, runie. Ty, nie wiem, kusimy. O, teraz mogę godać. Ty, te minuty są tutaj, bo to będzie troszkę dłużej trwało. Jus Kerpen. Radio Śląskie Muszkietery. Ja, kochani, to jest ostatnia zabawa, ostatnie spotkanie Radia Śląskie Muszkietery. Nie ostatnie spotkanie z muszkieterami. Ja, my, jak wiecie wszyscy, będziemy teraz Radio Śląsk. Najlepsze radio w sieci. I nie zapomnij, jak rano o puszku ty staniesz i codziennie zaraz te radio załączy, bo jak mi to przyda i wyciechają. Ja, i w internecie też głosowałem, to mogę sama powiedzieć, no. Nie spuszczaj się wszystko na mnie. Ale na kogoś trzeba. A już ładna w mikrofonu. No bo my się jedzie. To jest Orzowianka, Gabi, tak mnie ościeli. No i Tarzyn, że tu jest najkrótszo na tym radiku, bo dopiero od lutego. Życzę wszystkim fajnej zabawy i na to też liczę, że się będziecie fajnie z nami bawić, a my z wami. To bawimy się. Dziękuję. Teraz Jojo jest brany. Nie! Chcemy się szednąć! Już nic nie wyda godać po lekunie. Proszę, zaraz uspokojaj. Bo Jojo tu. Już mnie to lepiej zna, bo ja po kobieta nie stoję, jak kino z kulitego. Bo mnie tu szczypą. To te pece. Pece lepiej. No ja fajnie. Ja się bardzo cieszymy, że się tutaj przyszli. Ja miałam chyba już nocie, ja jestem najbardziej. No i niech pyskato na radiu. O, tak bym to powiedziała. No najbardziej pyskato jest Jaga. Nie nasza redakcja. Ja, a on zaś jest koło mnie, bo nie zaś koło mnie. Ty się wpisała na godzinę, ale nie na czym? Ja się piszę zawsze na czym. Na godzinę się nie wpisuje wcale. Bo ja jak się rozkręca, to już 3 godziny mijają. A ja go do kule, a ja dopiero wlazła, a już 3 godziny są. Ja byś nie takie długie numerki ścielała, to by było fajne. A skąd wiesz, że ja nie mam tych długich numerków? Ach nie! Ja się dzisiaj z nim, nie, dziś, jutro się z nim pogodą na ten temat. Ja, no
Bo... Tu, ja. My się bardzo radujemy, żeście tutaj przyszli, że się z nami będziecie bawić, a będziemy się bawić do rana, ją myśla, nie? No także ją, że czas superowej zabawy tutaj razem z nami. No i od domu mikrofon w końcu Piotrowi, bo już będzie zaraz tutaj... Ale kto śpiewa? A ja? Ja jest ta blondynka. Ja to widzę. Widać, nie? Taki nie mamy na radiu. Nie macie taki? Nie masz o tym, co się blondynka śpiewa. No nie, ja jest i to ta blondynka, co tam jest. Ale ja nie jedyną blondynka, to tam wiesz. Ty drugi nie ma, to jest no jo, Renia, nie? Nie, to jest jako Teresa, ale wy mnie znacie jako Renia. Ja. Zo. Ale jo tu jest jako Teresa, pamiętaj. Renia, ścisnemy się do grupy, będzie ciaśni. A po drugie, nie piszcie tak jak ta moja koleżanka z Radia Śląsk, Tereska, coście usłyszeli. Ona dzisiaj bardzo grzeczna jest wykończona, patrzcie, nawet nic nie powiedzą. Jo jest Peter Skellu, to mnie wszyscy znacie, życzę fajnego skoka, tańcowania i wypijcie się też. A co jeszcze wam powiem? Byfy je otwarty, wszystko je możecie ustanąć i jeść. Tak też i to od dzisiaj cię już będziemy zwać eks-redakcja. Wy mnie nie musicie zwać nijak, ja mam już dość. Także ja już powiedziała, ja od 2 maja jest matką, a ja będę tym pieronom teraz pisać na kundorka. A na co się pyta? A wyrobiać pyta? A powiedz no Karin, kaj się u was pisze skargi. Ja to powiem teraz. Nareszcie pierwnie te pranie będzie publikowane, bo tak dużo będzie publikowane. To już będzie dojść tego kurde mele. Niech się teraz pierwnie Leon chodzi w takich pierwnie galotach niepublikowanych. Ty, jeszcze ludzie ją. Połóż mikrofon. Tyś nie małe studiu Bekeli. Ja już się roczę, już teraz już los to wszystko wierzę, bo bynajmniej nie na mianowicki galotę. Teraz to mogę się prosić. Ona jest wyglowana, to się stało. Bo ja sam się wyglował, bo ona nie ma czasu. Bo trzeba unifikować. To może się nie... Na Radiu Śląsku. Była jeszcze na Radiu Śląsku. Na żadne inne radia nie chodziła mnie za kontaktu. To jest dyscyplina. To się nie po w kino, widzicie po wszystkich radiach. Fajnie, to przedstaw się naszym słuchaczom, oni na pewno słyszeli już ciebie, zwłaszcza, bo co wiem, to Peter najczęściej ciebie podsłuchiwał. Na moczu. Witam bardzo serdecznie. Jestem Wesoła Teryska z Kudowy. Cieszę się, że jestem tutaj i też mam nadzieję, że będziemy się bardzo fajnie bawić do białego rana. Mieli co innego, na głowie oczywiście nasze radio, Radio Śląsk, co my znali, no i wcześniej to oczywiście Szciga. Kto by ją nie znał? To potem Rynia, czyli Teresa. No znali my też już wcześniej, no i po tym my was też poznali. No i co mogę powiedzieć, bardzo się cieszymy, no i są przede wszystkim bardzo, bardzo zaszczyceni, że śląskie muszkietery dużo strefili. No i stało się, jak się stało, to jest dzisiaj. Lekko to nie było wygrać te radio. Bardzo dziękujemy, że dzisiaj razem z wami. No i myślę, że dzisiaj ostatni los jako 2 radia do kupy. Będziemy się fajnie bawić, a następno zabawa jako Radio Śląsk, ale też razem wszyscy do kupy. Wie nam, to jest też nasze życzenie. Następny prezenter, Darek. My dzisiaj razem z Baliwą powiem. Ale było. W jednym mieszkaniu chciałam powiedzieć. Dalej powiedz, no śląskie muszkietery przed tym nie śmieją dalej o sobie znać. To znaczy tak, że jak usłyszałem, że jakiś radio jest zainteresowany, nie chciał sprawdzić jakie, to buszował po internecie strasznie. No i... No i także kilka dni przed tym, kiedy się dowiedziałem oficjalnie, to już raczej byłem pewien. I ale kogo znałeś jako pierwsza osoba? Szciga!
No to fajnie, ja myślę, że nie też ma fajnie, ja się będziemy fajnie bawił naszymi muszkieterami. A ludzie jesteśmy właśnie, gościliście nas teraz przed imprezą i naprawdę jesteście gościami. No ja, to są prywatne rzeczy, to nie należą na oficjalne. No, wiesz co, alimentów płacić nie będziesz, bo ja po remuncie. A teraz mówię jeszcze jednego. Nie, tego się zostawia na koniec. Za Robą powiem czemu. Ale teraz tu jest Leo. Witaj Leo. Ja się richtig cieszę, że jest z nami. Ja się richtig cieszę, że jest ta panna. Bo to jest panna, ja ci powiem na uchu. Na razie nie mogła, wiesz, ale drugiego ci wszystko poskarżę. Nie, bo powiedział, że ona się będzie cieszy, że nas mogę. Ten czarny heft ci pokorza. Ja? Okej, Lego, my się na ludzi prędzej. Czerwony pokorza. No i widzicie, ja mu mnie szuleko w chałupie. Nie będę z prezenterem, ale idę hopy. Ale to są prywatne sprawy, bo nie sam genau. My się znali już prędzej z korespondencji. Z Leo, nie ją osobiście, ale wiedziałem, że to jest szef. Pisał do mnie jako szef. My się tak pisali i ją nigdy napisała, że troszkę niegrzecznie. Jako redakcja i broniła swojego. Żeby nie było. No ja. Fajnie, że to doszło wszystko do skutku. Po wielkich staraniach i bólach i strachu, bo to był strach. No nie wiem, Leo, będziesz umiał to pędzić? Rozwleciu mutacja głosu. Nie wiedzieliście? Nastanów się drugi roz. No i jak ją przechodził ta mutacja głosu, to ją źle pomyślał i obejściowy taki głos jak Vader. No a bo wiedzieli, oni mają taki głos dżentelmena. No i ją tak długo się mutował, że ją się cały zmodulował i przestało mi to wibrować. No a jak przestanie się wibrować, to co się robi? Kobiety powinni wiedzieć. Nie wiecie, lecicie do następnego strzeklubu i kupuje się wibrator. No i ją się kupił taki wibrator i ją udaje teraz pod karkiem najdroższy wibrator, jaki był u Beateuze. No i przez to miał dodać, jakby jakoś kobietka chciała go wypróbować, jego Boga pożyczać. I no uwaga, przy tym idzie się dużo do rzeczy dowiedzieć. Nie dojdzie, że kura godą, to tu też zacznie wodać. Jako to młodzieżka chciała wiedzieć, czy po orgazmusie gdy się bunie. Było powiem, po każdym orgazmusie 10 kilogramów się bunie. Inno, uwaga, będzie pozór na jedno, czekaj. Nie, to się już, ale trudno seksu nie miał, nie? Nie, bo ja już troszkę inaczej, jedno chudna w życiu, to zatku jej chudy, bo... Ale dajcie pozor, nie widzę jak ci na ten dzień wyskuł. Ja słyszałam, jak mówię do was, że raz w tygodniu, ja tak już wiem, na czemu ty się zrywasz, bo to dzisiaj. Ale mówisz jak Bernatka, dlatego musi mieć tych orgazmów, bo on jak się zbierze. A
ściga, ściga, to ma jedno może z wrozgu. Ale już nie będą odejdzie drugą. Smutas, 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 czysty z niego król. A tu, z nim by się robi w koszu. Jak te słuchacze uważają, fajny z niego bok. Wszyscy poety. Rama, samba, rama, samba, śpiewa do je Kuba. Kuba, Kuba, że aż boli tu. A tu, a tu, fajnie śpiewali i się nie obrażali. Dużo go śpiewali, aż tu nagle szus. Szlus. Jeszcze 2 minuty czasu, mój. 2 minuty. Aaaa. I... Super! A jak czasu zostanie, to jeszcze z chłopcami też możesz potańcować. Każdą chwilę pisika dostała.